Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Polowanie na Marcelo, część druga. Przygotowałem na dzisiaj trzy paczki, no nie są to jakieś super paczki, ale trzeba podtrzymać ciągłość, także no co, no otwórzmy sobie, a nie, w sumie nie są złe paczki. Złota paczka piłkarzy premium, zobaczmy. To jest za ten turniej, który tam się gdzieś gra, gdzie są trzy mecze dziennie, zobaczmy. Jakiś walkout mile widziany, ekrany okej. No był to Niemiec, ale nie wiem, nie mam pojęcia kto to może być. Może jakiś Rudiger byłoby całkiem spoko. Gündogan, jeszcze lepiej niż myślałem, kurde, spoko paczka. No to kolejna paczka piłkarzy Electrum Prime albo Premium, jakaś taka. Kolejne ekrany i Anglik SPO, czyli Mason Mount. I kolejna, ostatnia paczka na razie, bo jeszcze widziałem, że paczka chyba za 55k jest w SBC, a tymczasem kończymy brakiem ekranów. Jak widzicie, końców troszeczkę na koncie ma mniej, bo wszedłem w inwestycje. Jeżeli chcecie ją poznać, to wbijajcie na Discorda, link jest oczywiście w opisie. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj zagramy sobie Food Champions, ale zagramy sobie to Food Champions z Di Natale. Tak jest, mam Di Natale, co prawda na 5 meczy, no nie jest to karta niestety kupiona przeze mnie, bo on troszeczkę kosztuje, ale no chcę nim spróbować zagrać, bo gdzieś tam była paczka z kapitanem na wypożyczenie i trafiłem z niej Di Natale i stąd go mam. Także taki składzik, no na razie Roy sobie usiadł na ławkę, ale w sumie wolałbym go mieć tutaj i wejdzie sobie chyba za Kenta. Chyba za Kenta go na razie wpuścimy, no i coś takiego. Jak dotąd nie przegrałem jeszcze meczu Food Champions i mam bilans 8-0. Zagrajmy kolejny mecz. No i dobra, błyskawicznie znaleziony rywal i zobaczymy na skład. Okej. Fernandinho, taki troszeczkę Manchester City w środku pola, bo jest Foden, Fernandinho i De Bruyne. No okej, składzie, krzału nie ma, dupy nie urywa, po prostu jest okej. No zobaczymy jak się będzie nim grało. Na razie bez stylu gry, myślę, że zagramy dwa albo trzy meczyki w dzisiejszym odcinku, oczywiście zależy jak będą szły. No na razie nie idą po mojej myśli, albo może idą. No zobaczymy jak Beścik z Di Natale na ataku. Di Natale, Di Natale, Di Natale, Di Natale, ja pierdzielę, ale wjechał jak dzik w maliny, pięknie. Po tym meczu zobaczymy content, bo w sumie zapomniałem wam go pokazać, ale możemy już go sobie mniej więcej trochę omówić. Wyszedł Herrera, nad którym się troszeczkę zastanawiam, bo jednak on daje idealne zgranie, jeżeli chodzi o Sergio Ramosa. A mi pomocnika brakuje, zwłaszcza niewymiennego, także zastanawiam się nad nim bardzo. I Johan! Pięknie. 8-2-8-6 skład z tego co pamiętam, to nie są jakieś duże wymagania. Dajcie znać co o tym sądzicie, może nim graliście, może już go zrobiliście. Dajcie znać jak wasze odczucia. No bo ja się zastanawiam, niewymienny pomocnik by mi się przydał, a tym bardziej taki z PSG i Hiszpanii, który no, dałby idealne zgranie Ramosowi, nie? I Johan, kurde, szkoda, ale na razie no dobrze wygląda ofensywa. No i Beścik, kolejna gwiazda, którą, kurde, bez tym się gra tak doskonale. Powiem wam szczerze, nie sądziłem, że aż tak będzie, wiedziałem, że będzie dobry, nie? Bo jednak taki dribbling, no to musi robić robotę, ale nie sądziłem, że on będzie aż tak dobry, nie? Gra mi się nim naprawdę fenomenalnie i nie wiem, czy obecnie nie gra mi się nim lepiej niż Johanem. Leci kontra, ale Marcel ładnie znowu w tym meczu i Johan, best. Best, best i pięknie, Jezus, 3-0, gładko, pięknie, przyjemnie, 3-0, bilans 9-0, 16-4, zmierzamy po ciebie. A tymczasem kontencik, Ander Herrera, no o którym wam mówiłem, 3-4, przyspieszenie lepsze niż szybkość biegu, co jest na plus, równowaga, okej, okay. Wytrzymałość, super, no taki fajnych wydaje się pomocnik box to box, z całkiem dobrymi podaniami, nie? Także, no nie wiem, zastanawiam się, bo naprawdę tych wymagań nie ma dużych, 8-2 i 8-6, no to stawiam, że to jest ze 150 tysięcy, nie? No i dobra, oprócz tego, aha, oczywiście wyszedł Petit z Ikon, ale no, ja tak mówię, czekam na tego Zidana, zobaczymy, jak on będzie miał wymagania i najwyżej wtedy będziemy się decydować na jakąś kartę. Już wam pokazuję, jakie wymagania, no, oczywiście brązowy, srebrny skład, 8-4, 8-5, 8-7, 8-6, czyli niezbyt duże wymagania. Myślę, że bardzo fair wymagania względem tego zawodnika. No i my zobaczmy tą zakładkę live, gdzie czeka na nas paczka i ją sobie zrobimy. To jest paczka za 55k, to jeszcze nie ta. No, to jest paczka za 55k, więc bardzo fajna paczuszka w SBC. SBC zrobione, paczuszka w sklepie, także zobaczmy. 8-3 plus gwarancji, no dawaj tam mi coś fajnego, lecimy. No oby coś było ciekawego i uwaga, ekrany, kurcze, pieczone, Anglia, prawy obrońca, może Walker, jak Walker to spoko, ale znajmy życie to będzie Trippier albo Van Bissaka, uwaga, Trippier, no tak jak myślałem. Dobra, zaszalejmy, widziałem, że są te paczki w sklepie, otworzymy jedną i zobaczymy jak z niej poleci, jak będzie walkout taki 8-8+, to otworzymy jeszcze jedną. Tu jest oczywiście gwarancja 8-4+, zobaczmy, proszę, jest okej. Okay. No oczywiście jest to Inform i to 84, czyli paczka, nie wiem czy się zwraca, ale na pewno jest bliska zwrócenia się.
No i oprócz tego jeszcze mamy karty na wypożyczenie, także zobaczmy, no. Zobaczmy, jak będzie coś fajnego, to może zagramy jeszcze. Jest Royce, Insigne, Koke. Dobra, weźmy tego Insigne, bo fajnie wygląda. No i ten kapitan, no tutaj jakiś Pele albo Cole byliby naprawdę cudowni. Czy będzie któryś z nich? Jest Cole i go bierzemy. 5 gwiazdek sztuczek, będzie robiło robotę. Tak jest, 5 na 4, świetnie. A Brandt ile kosztuje? Ile ty kosztujesz? 16, dobra, otwórzmy jeszcze jedną paczkę. Może nie był to walkout 8-8+, ale był taki walkout, który prawie zawraca tą paczkę. Także zobaczmy, kolejna paczka za końsy. No teraz walkout taki potężny. Co? Dobra. Wiedziałem, że prędzej czy później się to wydarzy. Oczywiście mamy Guerreiro. No dobra, już kolejny nie otworzymy, bo po pierwsze nie mam końców, a po drugie, no nie zwróciła się ta paczka. Ale zobaczmy kapitana na wypożyczenie. Może Marcelo, Jakby był Marcelo, oczywiście nie ma, weźmy Insigne, będziemy mieli go na 16 meczy. Uwaga, następuje złączenie i mamy. Dobra, i bohater, no tutaj, no tak jak mówiłem, Joe Cole był, no to nie wiem w sumie kto teraz może być, Ljungberg jest. A wiecie co, weźmy sobie tego Gomeza, czemu by nie? Fajna karta, przynajmniej tak wygląda, może go przetestujemy. Wiecie co, w tym meczu zagrajmy sobie tym Gomezem, może nie do końca tak jak myślicie, bo zagramy sobie nim nie z ławki też, ale Di Natale damy na ławkę i być może go wpuścimy. No jeszcze zobaczymy jak ten Gomez będzie się spisywał, także zagrajmy tym Gomezem i zobaczymy jak da radę. Full Champions przy bilansie 9-0. No i dobra, zobaczmy jaki skład ma nasz rywal oczywiście. Uwaga, okej, ma tego Cole'a nowego. Ciekawe ile on kosztuje, bo w sumie nie patrzyłem na jego cenę, a karta wydaje się być naprawdę fajna. Oprócz tego Marquinhos, Toty, Hakimi, okej, taki też dobry zespół, mam nadzieję, że uda się to wygrać i będzie 10-0. Albo wiecie, dużo ludzi jest takich, że na początku udają, że umieją grać, bo potrafią takie sztuczki robić, ale nie umieją z nich korzystać w trakcie gry. Jakby z biegiem czasu zapominają o tych sztuczkach, że je potrafią i nie je korzystają, także może... O Jezu... No zapowiada się niebezpieczny rywal i być może pierwsza porażka, ale wiecie, jeszcze nie skreślajmy. Bo często takie mecze kończyły się niby w pierwszej połowie, a jeszcze było dużo czasu do nadrobienia w drugiej i udało się nadrabiać. O, i taka sytuacja to jest dla Gomeza idealna! Donnarumma! Nie wierzę w to, naprawdę. I... Kurde. Royce. I dobrze, Donnarumma umie też z drugiej strony bronić. A, był spalony w ogóle. Best. Ładnie, też mi gość. Dobry przeciwnik też się trafił na test Gomeza. Trochę niewłaściwym powiedział też. Oj, ładnie. Niestety tutaj się zagapiłem. Ramos taki dziwny ruch zrobił do przodu. No cóż, ładnie, zasłużył na tą bramkę. No. I Gomez, no nie, przesunął się, widziałem, ale za późno się skapnąłem. Kurde. Dobra, do besta. Best. No Jezu, ale kurde, ludzie, wchodźcie, Gomez, ty powinieneś wchodzić pole karne, jak zacznie. Ejku, no. Okej. Johan teraz! No nie. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, to w sumie, jeżeli chodzi o strzały, to niby nie ma przewagi, ale w oczekiwanych bramkach to mam ich prawie 3 razy więcej. Nie wiem, skąd to się wzięło, szczerze. No i teraz, no Gomez, no to jest twoja szansa, stary, no kurde, no ja wiem, że to Hakimi Tote, ale to jest też Gomez, no. I Haki, Boże, nie wiem, Neymar, kurde, no. I dobrze, a ta lecisz, no kurde, Gomez, no masz teraz szansę, stary. Jak ją nie, no dobra, to było złe podanie, ale też już, dobra, zmiana. skopał, no. Mbappe coś tam wejdzie i pokaże. O kurde, no i tutaj już leci 2-1. A nie, ładnie, Cole, dobrze, jest, pięknie. O, i teraz Mbappe, no w końcu tu nie ma Gomeza. I nie, no nie wierzę, co ty, żeś, czemu jemu tak piłka została, co, dobra, o, no nie zdążyłem, nani za Mbappe wejdzie, dobra. No niestety. Serio, Marquinhos? Serio, chwilę po tym jak Mbappe takiego kaszalota trafił? Ten mecz, kurde, no wygląda na przegrany, niestety, no po takich sytuacjach, których się nie trafiało w tym meczu, między innymi główka tego Gomeza w pierwszych minutach, no takich meczy, no nie da się wygrać, nie, jak się takich stuprocentowych sytuacji nie wykorzystuje, jeszcze gościu naprawdę ładnie strzela na zielonym. Kurde, no Marquinhos ładuje gola, wiem, że to Marquinhos Toty, ja rozumiem, żeby z główki strzelił, ale z nogi tak idealnie, no... No Mbappe gorzej strzelił i to mnie po prostu martwi, nie? Ładnie.
No i dobra, wyjdźmy. No 3 do 0, brawo, dobry, dobry występ, fatalny występ, jeżeli chodzi o wykończenie moich zawodników. No i przegrywamy, no. Gomez po tym meczu nie zrobił na mnie wrażenia i raczej to będzie karta, której nie będę wpuszczał pod koniec. No dobra, zobaczmy, składzik rywala, kurde, chyba bilans 9 do 1 albo 10 do 1, bardziej 9 do 1. Okej, tutaj kolejny dobry zespół. Pytanie, jak gościu będzie grał, bo ja widzę... A nie, dobra, jest Brozowicz jeszcze. No i nie wiem teraz, czy to będzie 4 obrońców, czy jednak 5, bo ten Cannavaro ma katalizator. No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak 4, bo trochę łatwiej będzie niż na 5. Di Natale, dobra wrzuta do Ramosa. Aj, Ramos. Myślałem, że gol. A, jeszcze jeden? Okej. Okay. Di Natale, ładnie. No grałem kiedyś tym... Ramos! No nie, a Marquinhos trafia. No nie, no wiem, że inna sytuacja. I Atal jeszcze. Dawaj, kurde, Cannavaro. Idealny, ja pierdzielę. Dobry to. O, Lam, jeszcze lepiej. Wow, no. Musiało, no taki mecz, nie? Że mały przebłysk geniuszy, po czym totalny idiotyzm piłkarza. I to z jednej, jak i z drugiej strony. I Garincha, Mbappé i Desailly. Jednak, no, nie wiem czemu nie przepchnął go, troszeczkę dziwne. I Best, dawaj. Bo ty w sumie mało pokazałeś, ale bo ty wiesz kiedy się odpalić, pięknie, Best, po prostu nacisnąć R2 nim czasami, wiedzieć kiedy i gol, pięknie. I do Atala, dobra piła, Atal! Jeżeli chodzi o statystyki, to kolejny wyrównany mecz, 5 strzałów do 4, myślę, że bardziej wyrównany niż tamten, bo tamten to, no kurczę, jakaś tam mała przewaga była widoczna w pierwszej połowie, natomiast w tym, no nie ma tej przewagi. I Perisic, i ładny strzał, ale nie ma gola, całe szczęście. Dobra, i teraz pokaż się. Dawaj Neymar, dobra piła do Neymara. Neymar do Besta, Best! Best! Skorpionem ładuje piłkę do siatki, co jest grane! Podanie Neymara, nie? Dopiero co mówiłem, że niewidoczne, ale Beścior, kurde! Dobra, na lewe skrzydło zapraszamy oczywiście na niego, jeszcze mamy naprawdę, mamy Royce'a, Kenta, Mbappé, Hakimiego, no jeszcze mamy kilka fajnych zmian, jeszcze mamy Marka Nobla, wrajeczego do środka pola, no ale tutaj nie ma czego zmieniać, jak zespół gra naprawdę dobrze, nie? Johan, wiecie co? Dawno... No nie, no nie. No strzelmy sobie, kurde, no może wejdzie i nie weszło. Ale był strzał. Światło bramki, co już uznaję za sukces takiej odległości z wolnego FIFA 22. Okej, okay, jeszcze. Okej, okay, Lam, masz ten świat... Lam, pierwszy gol, jest! Filip Lam, on to zrobił. No przeciwnik zostawił tyle miejsca, że... No, Niemiec musiał z tego skorzystać i skorzysta. Mamy oczywiście też Rage Quita. No i bilans chyba 10 do 1 albo 11 do 1, zaraz zobaczymy. Tak, a mamy bilans 10 do 1, bardzo dobry bilans uważam. Myślę, że 16-4 dalej w zasięgu, 18-2 myślę, że raczej nie, ale kto wie, może zdarzy się jakiś cud. A więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam wesołych świąt i widzimy się już jutro w nagrodach za Food Champions. Do zobaczenia i siemka! I jeszcze taki mały bonusik dla tych, co zostali, odbierzemy sobie nagrody za Squad Battles. Udało się zrobić elitę trójeczkę, także nagrody za elitę mamy. Dwie paczki, mieszana paczka, okej, okay, i 8000, jest okej. Okay. Tutaj chyba, no nie ma gwarancji i my sobie polecimy, o chyba ta jest, mieszana paczka piłkarzy Prime, najsłabsza, także zobaczmy, może akurat coś wpadnie, uwaga, nie ma ekranów nawet. No dobra, to mieszana paczka rzadkich piłkarzy Elektrum, to jest to wszyscy rzadcy, także może ekrany Walkout, ekrany, okej, okay, mamy ekraniki Włoch, PS-ik, czyli oczywiście Federico Chiesa. No i zobaczmy kolejne, w takim razie kolejna paczka, wszyscy rzadcy, zobaczmy, no oby coś było, nie no, oby coś było i uwaga, ekrany, troszeczkę szkoda, że no nie było czegoś lepszego niż karta 83, no ale cóż, no to są tylko nagrody za Squad Battles. Także dziękuję Wam za uwagę, wesołych świąt i siema!